Pomysłowi nadania sali gimnastycznej w Okartowie imienia Zdzisława Kumbały towarzyszy też pomysł oddania w pewnym sensie hołdu zawodowi nauczyciela. Ludzie pełniący ten zawód to ludzie wyjątkowi albo ludzie, którzy muszą być wyjątkowi. Taką osobą był właśnie Zdzisław Kumbała. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora szkoły, wspaniałego nauczyciela matematyki, muzyki, instruktor harcerski, harcmistrz polski, wywarł wielki wpływ na życie wielu osób. Wpływ pozytywny. Człowiek jak się rodzi, często mówi się, że jest niezapisaną tablicą. Na drodze swojego życia spotykamy wiele osób, które coś na tej tablicy piszą. Zapisujemy ją również sami. Zdzisław Kumbała należy do osób, które zapisały się w sposób szczególny na mojej tablicy życia i na tablicy życia wielu absolwentów szkoły w Okartowie. Jest to człowiek szlachetny, człowiek warty zauważenia, człowiek, który wpisuje się w tę myśl upamiętnienia tych, którzy tworzyli historię Orzysza, historię gminy Orzysz, którzy wywarli wielki wpływ na charaktery ludzi. Panie burmistrzu, z rozmów z mieszkańcami, absolwentami, dawnymi nauczycielami, dowiedziałam się, że był wcześniej projekt sali gimnastycznej. Ja niestety nie znam tych czasów. Chciałabym się czegoś dowiedzieć właśnie. To, panie dyrektor, to nie dość, że był projekt, tylko była prawie już rozpoczęta budowa sali gimnastycznej. Wówczas karna kompania wykonała już fundamenty, położyła płyty stropowe. Był to 75. rok, kiedy to w Polsce nastąpiła zmiana administracji samorządowej. Pojawiły się nowe gminy i to spowodowało, że z dnia na dzień zniknęły materiały budowlane z boiska w Okartowie i w Orzyszu został wybudowany nowy urząd gminy i posterunek policji. Marzeniem dyrektora Kumbały było wybudowanie sali gimnastycznej. Marzenie to w 75 roku zaczęło się spełniać i niestety zostało przerwane. W 97 roku wygrałem konkurs na dyrektora szkoły. Bardzo się cieszę, że teraz pani dyrektor jest tym dyrektorem szkoły. I takim moim postanowieniem było z kolei, żeby właśnie spełnić to marzenie Kumbały. Dyrektora Kumbały, żeby powstała tutaj sala gimnastyczna. Z funduszy unijnych został napisany projekt, no i stoimy właśnie przed szkołą w Okartowie, gdzie ta sala gimnastyczna jest. W pewnym sensie chciałem oddać hołd dyrektorowi Kumbale i ta sala to trochę taki może nawet pomnik na jego cześć. Możemy powiedzieć, że jesteśmy kontynuatorami tej myśli. Także dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Dziękuję. To towarzystwo się tak rozkręci. Nie pamiętam nikogo. Od pierwszych dni mojej pracy w szkole kształtował Pan we mnie obowiązkowość, systematyczność, charakter oraz estetykę w pracy codziennej i życiu osobistym. To Pan mnie zachęcił i powierzył prowadzenie drużyny harcerskiej w Okartowie, podkreślając, że ten tylko znajdzie radość i podziękę od harcerzy, kto całkowicie odda im swoje serce. Kwintesencja, słuchajcie. To był dla mnie najwspanialszy człowiek z nauczycieli, wspaniały przełożony, których miałem kilku, w życiu na takich najlepszych nie miałem. No i co powiedzieć, no tak po cichu, to był moim starszym kolegą, bo byliśmy sobie oficjalnie na pan, chociaż mógł mówić Andrzej. A ja mu mówiłem czasami z dzichu też, tak, że te wspomnienia są taki przełożony, wychowawca, kolega starszy. Bardzo mile zapamiętałem. Prowadziłam też sklepik uczniowski, gdzie pan Kumbała był założycielem tego sklepiku. I tam takie różne finanse siedzieliśmy, robiliśmy u niego. Jako nauczyciel to był taki pasjonata, słuchajcie. On był zawsze pełen takiego wigoru, chęci do czegokolwiek robienia. Orkiestrę, którą... No orkiestrę, tak w cudzysłowie, nie? Taki zespół, który mieliśmy tutaj założony. I graliśmy na każdej choince szkolnej, bo choinka szkolna w Okartowie to było wielkie wydarzenie. Tak jak i teraz na pewno, wtedy było nas o wiele, wiele więcej. I taki zespół grał na każdej choince szkolnej, sama grałam na takiej mandolince.
i się uczyliśmy grać i zawsze chodziliśmy wieczorem. Pamiętam, no, nocy, wieczory były takie jak teraz, ciemno było, więc zawsze zbieraliśmy się tutaj w szkole i ćwiczyliśmy do tego grania na tej choince szkolnej. No a potem był moim dyrektorem, nie, byłam pracownicą pana Zdzisława Gąbały i zatrudniał mnie też do pracy tutaj. Wiesz, też wspominam te lata bardzo, bardzo fajnie. 28 listopada, no nie pamiętam akurat tej daty, ale są jego imieniny, wszystkie klasy się zbierały. Nie to, że to było w szkole i ten, była pierwsza w nocy, my pukamy do drzwi i chodziliśmy z kwiatami, życzenia, coś mu kupowaliśmy. Tak to pamiętam, było parę razy. Czasami śnieg już był. Pani Gąbałowa jako żona otwierała, on wychodził, był zawsze zadowolony, uśmiechnięty. To tak zawsze było chyba, nie wiem czy co roku, ale to mi się właśnie kojarzy z takim, że żeśmy właśnie w nocy chodzili do niego życzenia. No jeszcze wejdę tu we słowa, bo do harcerstwa jeszcze też się należało za czasów pana Zdzisława, więc to harcerstwo było naprawdę rozwinięte tutaj w Okartowie. I harcówki były piękne, porobione i naprawdę. I kiedy trzeba było zdawać na tego harcerza, to trzeba było przyjść przez ten cmentarz niemiecki tutaj w nocy. Druh Gąbała. I gdyby była taka brana pod uwagę możliwość nadania Druh Gąbała czy Druh Zdzisław, coś w tym, ale gdyby ten akcent Druh był tam zachowany, to byłoby fajnie, przynajmniej ja tak proponuję. No i ten okres był tak, no tak jak już żeśmy tu wspominali, no niesamowity, bo raz, że i nauka, szkoła, mała miejscowość, a wszyscy tutaj z naszego otoczenia i my jako koledzy, koleżanki, nasi rodzice, to tym żyliśmy. I pan Gąbała był takim bardzo fajnym cieniem. Ja na swoim przykładzie wiem, bo z tymi obozami jak miałem, to nigdy mi tam ojciec nie chciał puszczać, a pan Zdzichu przychodził i mój tata Julian, dobrze jedziesz, ale to już ostatni raz, ale na drugi raz był też tak. Także no, bardzo ciepło wspominam. No i tak jak tutaj te wszystkie akademie, choinki, przecież my w tym czasie to nie było kogoś takiego z naszych nauczycieli, czy tam na przykład wychowawców, którzy byli muzykalnie, on grał, prawda? I zawsze był taki, że harcerz zawsze musiał tam, czy umiałeś śpiewać, czy też musiałeś się nauczyć, wyrecytować i tak dalej, było okej, fajnie. Zdzisława Gąbałę poznałam jeszcze jako dziecko, chociaż nie byłam jego uczennicą, ale byłam harcerką i w 5 klasie przyjechałam na obóz do Okartowa, tu gdzie teraz jest biwak pod Sosnami. Tam komendantem obozu był właśnie Zdzisław Gąbała. I bardzo dobrze go zapamiętałam i cały obóz był bardzo dobrze zorganizowany. Pamiętam wiele wypraw, zadań, które żeśmy robili i jego w tym rolę, jak wszystko organizował. Po wielu latach, po studiach, trafiłam do Okartowa razem z mężem jako nauczycielka i tu właśnie Zdzisław Gąbała przyjmował mnie do pracy. Wiele lat pracowałam pod jego dyrektorowaniem i pamiętam go jako człowieka, tak jak już wcześniej było wspomniane, wesołego, ale nazwałabym to takiego ludzkiego, jak były jakieś problemy, czy osobiste, czy to zawsze mogliśmy na niego liczyć, że pomoże nam w tych sprawach, do których się do niego zwrócimy. Cieszę się, że sala będzie miała imię Zdzisława Gąbały. Dziękuję. Wtedy pisaliśmy plany pracy, konspekty i tak dalej, i tak dalej. Zdzichu nie sprawdzał często tego, bo w to wierzył, ale tak sobie czasem myślał, a może oni nie mają. I pewnego razu w pokoju nauczycielskim przyszedł i powiedział, słuchajcie, będzie wizytacja. Trzeba by był to plan i mieć. I jakieś aż się wzruszył, ty pamiętasz to, że do niego zaczęliśmy przychodzić i powiedzieć, ten ma swoje. Mówiła, ja myślałem, że nie będę, że nie mają, mogę na was liczyć. I tak się wtedy wzruszył naprawdę, że ta atmosfera, żeśmy go nie oszukiwali, zrobiliśmy to, co trzeba. Bez jego nakazu, prawda? I to było takie budujące. No. To tyle tak. Dobrze. Przypomniało mi się. Cały pomysł chcemy zakończyć nadaniem imienia sali sportowej, sali gimnastycznej,
właśnie Zdzisława Głąbały. Jest to, można powiedzieć, jakaś tradycja już w naszej gminie, ponieważ z inicjatywy pana burmistrza Włodkowskiego Zbigniewa takie postaci, które miały wpływ na tą społeczność, naszą, najmniejszą, najbliższą nam, które wnosiły tak wiele w nasze życie, warto o tym pamiętać, o tych osobach, bo czasami w tym pędzie codziennego dnia zapominamy, jakie wartości nam przekazywały.